Dobry wieczór Państwu, 7,5 minuty po godzinie 18, kwarantanna w Hi-Fi. Proszę Państwa, bohaterem dzisiejszego recitalu, dzisiejszego wieczoru będzie znakomity pianista jazzowy, pan Bogdan Hołownia. Proszę Państwa, jest to wybitny muzyk, nie tylko pianista, ale i aranżer, no i artysta, który towarzyszy wielu wybitnym wokalistom, wielu gwiazdom. A przez to, że wszyscy chcą z nim pracować, często znajduje się w cieniu, gdzieś tam przy fortepianie, w blasku wielkich albo i mniejszych gwiazd, które występują na pierwszym planie. A jest to z pewnością pianista, który sam zasługuje na miano gwiazdy. Pan Bogdan Hołownia, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, panie Bogdanie. Panie Bogdanie, tak chciałem zapytać, nie będę opowiadał pana życiorysu, ale podobno wszystko zaczęło się od Jerzego Wasowskiego, tak? To prawda? Tak, no ja myślę, że dobrze jest mieć w życiu fascynację, pasję i czasem właśnie opatrzność nam mówi, zobacz, coś ciekawego mam tutaj, żebyś to na monitorze, że tak powiem, duszy czy ciała zobaczył i wtedy trzeba to rozpoznać, że coś takiego się dzieje. I ja pamiętam, miałem taki obraz pana Jerzego Wasowskiego grającego na fortepianie i bardzo mnie to intrygowało, ponieważ pan Jerzy grał takim stylem, powiedziałbym, nieśpiesznym, a z drugiej strony tak wiele tam się działo wewnątrz, pod melodią i to mnie bardzo fascynowało i postanowiłem się trochę przyjrzeć temu światu. Stąd właśnie fascynacja Jerzym Wasowskim. Wspomniał pan, znaczy wspomnieliśmy tak, Jerzego tak. Wasowskiego. Pan potem studiował na słynnym Uniwersytecie Berkeley w Stanach Zjednoczonych, czyli zobaczył pan i amerykański jazz, i znał pan polski jazz. Czy my mamy się czego wstydzić? Czy polski jazz jest rzeczywiście bardzo daleko za tym, za tą świątynią amerykańską? Nie, ja myślę, że no proszę zwrócić uwagę. Victor Young, twórca takich pięknych tematów jak Starlight, by Starlight czy Beautiful Love. No przecież Charlie Parker nagrał ten standard w 1932 roku, a Victor Young naprawdę nazywał się Jung i pochodził spod Łodzi. Była taka sytuacja ciekawa, związana z... ojej, zapomniałem, jak on się nazywał. Dukielski. Władimir Dukielski z Białorusi został przedstawiony George'owi Gershwinowi. George powiedział, słuchaj, słyszałem, że ty pięknie grasz na fortepianie, możesz coś zagrać. I on mu zagrał kilka swoich kompozycji i George Gershwin powiedział, słuchaj, pięknie piszesz, tylko ty się tak nazywasz, że tutaj w Ameryce nikt tego nie powtórzy. Czyli ja ci proponuję, będziesz się nazywał George Duke. I teraz George Duke, wspaniały amerykański kompozytor, to tak naprawdę Władimir Dukielski. I takich przykładów jest. A my mamy wspaniałych Polaków też. Warskaper. Tak, właśnie. Którzy pisali piękne, no, mnóstwo muzyki filmowej na przykład. I zresztą ja miałem zaszczyt przywieźć utwory pana Jerzego Wasowskiego do mojego profesora Raya Santisiego. To pan Ray Santisi, słynny profesor, on wymienił wszystkie pary okularów na nosie, przyglądając się tym nutom. Potem mi się przyjrzał i mówi tak, to wy macie taką muzykę? Ja mówię, no mamy. Mówi, słuchaj, to jest coś... To jest u nas, to przypomina i wymienił jednego z amerykańskich największych kompozytorów. Irving Berlin na przykład. Tak. I zresztą to jest bardzo ciekawe, że spotkałem takie określenie, że pan Jeremi Przybora pisał po polsku, natomiast pan Jerzy Wasowski pisał po amerykańsku. Znaczy jest to tak strukturalnie zbudowane, że od razu Amerykanie chcą to grać jako standardy jazzowe. Ja miałem zaszczyt nagrać płytę, znaczy taką sesję nagraniową z amerykańskimi muzykami poświęconą utworom pana Jerzego Wasowskiego. To był 2010 rok. No i ja im tak przegrywałem te tematy, a oni tak przestali rozmawiać i mówili, słuchaj, co to jest? No ja mówię, no tam tytuł jest napisany. A on mówi, słuchaj, bo to jest jakiś standard, ale ja nic
nie znam, ale to wygląda na to, że to są nasze utwory, tylko cholera, tak to ułożyłeś, że ja nie znam ani jednego tytułu. Ja mówię, no nie możesz znać, bo to są utwory polskie, skomponowane przez kompozytora o nazwisku Jerzy Łasowski. Jakoś ten, więc oni byli naprawdę wzruszeni i jest taki utwór Oczy przezroczyste, który natychmiast wszyscy chcieli grać, na przykład jak tam w tej sesji pamiętam. Czy usłyszymy dzisiaj Łasowskiego? Tak. Tak? Tak. No to dobrze. Proszę państwa, dość słów. Ja wiem, że z panem Bogdanem można bardzo, bardzo długo rozmawiać, jest świetnym gawędziarzem, ale będzie miał szansę, bo mikrofon ma obok fortepianu, w związku z czym ja już się usuwam i zostawiam państwa z panem Bogdanem Hołownią.
nagrałem kilka utworów naszego wielkiego mistrza, pana Jerzego Wasowskiego. Może jeśli chodzi o ciekawostki, przypomnijmy, że pan Jerzy Wasowski ukończył Politechnikę i na Politechnice pisał pracę magisterską dotyczącą relacji między prądem stałym a prądem zmiennym w jakichś tam magnetycznych okolicznościach. Niczego z tej pracy nie rozumiałem, ale jedno było jasne, że pan Jerzy tę ogromną pracę muzyczną wykonał jako samouk. Jak to weźmiemy pod uwagę, to jest to, co zrobił, jest tym bardziej imponujące. Kiedyś pani Maria Wasowska opowiedziała taką historię, że powiedziała mi tak, krótko mi powiedziała, a to mi otworzyło, że tak powiem, od razu pejzaż wspaniały, bo powiedziała tak: Panie Bodzie, proszę sobie wyobrazić, że Jerzy z Jeremim, oni nigdy nie przyjęli do wiadomości faktu, że II wojna światowa zabrała ich ukochaną Warszawę, ich przedwojenną Warszawę. I proszę sobie wyobrazić, że oni w tej Warszawie zostali. Jak człowiek weźmie to pod uwagę, to jaki wspaniały świat się otwiera, że tak powiem, no trzeba troszeczkę oczywiście tam poczytać o przedwojniu, ale przedwojnie zaczyna, zwłaszcza, że żyliśmy, że tak powiem, w określonej rzeczywistości, że się tamtych światów poprzednich nie bardzo przypominało, prawda? I teraz może niech mi będzie wolno z tamtego czasu coś zagrać, no taką impresję. Państwo rozpoznają ten utwór, ale ciekawostka. Thank you.
Tak pięknie komponował sąsiad pana Jerzego Wasowskiego z Wilczej 11, pan Władysław Szpilman. Był taki moment, kiedy oni mieszkali po prostu niemal na tym samym piętrze przy Wilczej 11. No, również gigantycznej miary kompozytor. I są, jeśli chodzi o matematyczne fascynacje pana Jerzego, to są takie ciekawe spostrzeżenia właśnie, o których wspominała pani Maria Wasowska, że pan Jerzy zastanawiał się, czy u podłoża muzyki, czy u podstaw muzyki leży jakaś jedna idea, która ma na przykład charakter matematyczny i gdyby ją odkryć i jakby pokazać ludziom, to by było łatwiej, że tak powiem, w tym wszechświecie muzycznym się poruszać. I podobno pan Jerzy taką rozprawę napisał. Jestem ustawiony jako tam któryś w kolejce do przeczytania tej rozprawy. Jeszcze się nie udało, ale już mi będzie wolno zaanonsować, że taka praca znakomita jest i niedługo się dowiemy. No i jeśli chodzi o w ogóle fascynacje matematyczne, to na przykład dla słuchaczy, którzy są zaciekawieni, jaka śrubka pasuje do jakiej nakrętki, to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ja sobie zagram akord z gamę molową, to jest mama i tata wszystkich moli, to jest mol naturalny. Potem oczywiście on musiał pójść na operację, bo okazało się, że na piątym stopniu nie ma domięty turowej, wobec czego położyli go w szpitalu i na łóżku miał napisane ojciec Fibonacci, mama symetria i zmienili mu septymę na septymę wielką. Czyli on stał się molem harmonicznym. Ale z drugiej strony jeszcze po drugiej operacji, ale może w tej operacji nie będę wchodził. W każdym razie do czego chciałem nawiązać? Że jeżeli weźmiemy pod uwagę tego mola naturalnego, i teraz proszę zwrócić uwagę, ja zagram państwu lewą ręką tego mola naturalnego, a prawą ręką będę grał, myślę, znaną melodię. Czyli melodia w sensie konstrukcji harmonicznej na dole posiada ten mol naturalny wbudowany. To jest coś takiego, jakbyśmy sobie frunęli helikopterem nad rafą koralową, prawda? I widzimy, jakie tu są piękne, piękne tam zwierzęta. Tak sobie rybki pływają z tej strony, tutaj jakieś ukwiały z tej strony. Skąd one wiedziały, że one się... Ale potem z samolotu widać, że układ tej rafy jest taki, że jest jakiś mol leżący tam na dnie tego oceanu i te rybki, intuicja im podpowiada, że one właśnie tak mają pływać, a roślinki właśnie tak mają rosnąć, nie? Panie dyrektorze, czy ja się nadaję do szpitala psychiatrycznego, tak? Bo to nie wszystkim to odpowiada, ale ja lubię takie wycieczki, że tak powiem, że coś z czegoś wynika, nie wiadomo dlaczego, a ten horyzont jest... Na przykład jeżeli ja zagram, proszę zwrócić uwagę, zagram... Najważniejsze ciążenie w muzyce. To w świecie liczb piątka spotyka ósemkę, a teraz jeżeli powiemy, że moje ramię to jest piątka, przed ramię to jest ósemka, to się zgadza. My jesteśmy cali na tej właśnie relacji dominanta tonika, ale nie tylko my, czyli planety, Ziemia, Mars i Wenus, wszystkie planety, które idą po elipsach, w elipsie jest afelium, czyli piątka, i peryhelium, czyli ósemka. Czyli to jest
jest w piśmie powiedziane na górze tak samo jak na dole, prawda? Czyli jeżeli sobie wychodzimy wieczorem i patrzymy w gwiazdy, to możemy sobie zapytać, a jaką melodię nam dzisiaj niebo gra? Na pewno piękną, tylko cholera, nie wiem jak mam to przeczytać. I coś w tej sprawie mogę zrobić. Mogę sobie otworzyć jakąś grubą księgę albo coś, usiąść i zacząć myśleć, jak mam to czytać, nie? I potem to są fajne rzeczy. Oczywiście można powiedzieć, że to tam jest jakaś odchyłka psychiatryczna, ale ja po prostu lubię takie... Na przykład zastanawiałem się, jak pan Jerzy Wasowski mógłby zagrać w Las u kotka. Proszę zwrócić uwagę, że jest melodia, czyli jest linia słońca i jest jej odbicie, czyli linia księżyca i czasem ta linia księżyca jest stokroć ważniejsza niż to, co się u góry dzieje. Teraz, jeżeli ja zagram w Las u kotek, teraz muszę się Państwu do czegoś przyznać. Ja nie mam słuchu absolutnego, wobec czego zastanawiałem się chyba przez tydzień nad jednym dźwiękiem. Proszę zwrócić uwagę. Jak to mówią Wysoka Komisja, nie mam zdania tutaj. I ten wariant ma swoje kolory piękne i ten ma, co? Czyli czasem głuchota nie jest taka zła. Jak człowiek szuka, samo szukanie jest takie fajne. Teraz proszę zwrócić uwagę, jest utwór na przykład Jesienne liście, który już trochę dywaguje, ale jeżeli zagram tak... Oczywiście najtrudniej jest utrzymać ruch ósemkowy, prawda? Jeżeli ktoś lubi taki świat, a myślę, że wszyscy lubimy, to jest po prostu wiadomo, że już Bach się uśmiecha ze swojej chmurki i mówi, no Greg, jak nie będziesz wiedział, to ja ci pomogę, tylko trochę musisz poćwiczyć, to ja ci tam będę podpowiadał, prawda? Ale z drugiej strony jest na przykład taki świat. Przepraszam, tak, ale w stronę Cicha Kolii zagrałem i tutaj wyróżnikiem jest kwinta zwiększona, która jest we wszystkich akordach i ona jest jakby, to jest coś takiego, jakbyśmy patrzyli sobie wieczorem na gwiazdy i jednak zdecydowali się pociągnąć kreskę prostą, prawda? I z powodu tej kreski wiele się wyjaśnia. Jedna gwiazda jest z lewej, druga, a jedna gwiazda jest w takiej proporcji, czy tam coś się błyszczy w takiej proporcji do czegoś i z powodu tej kreski widać, prawda? Tak samo w muzyce
tak zwana nuta pedałowa, pedal points czy tam pedal not, sprawia, że to, co jest na wierzchu, jest bardziej słyszalne, to znaczy wyraźniejsze jest poprzez tą właśnie kreskę. Tak, no dobrze, to się nagadałem. To może coś zagram. Proszę Państwa, piosenka pana Jerzego Wasowskiego. Pewnie jestem ciekaw, czy Państwo poznacie. Thank you.
No tak sobie pozwoliłem kilka utworów. A na przykład Mars. Thank you.
Pięknie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękuję. Panie Bogdanie. To moja dziękuję. Przyjemność, ogromnie. To był wspaniały recital, tak się rozmarzyłem, bo tak romantycznie było. No jak mamy takich mistrzów, no to... No ale podobno pan jest nazywany romantykiem polskiego jazzu. No tak, nie wiem z jakiego powodu. Po prostu no, nie wiem, jaką mam następną nutę zagrać i tak zastanawiam się, wszyscy ją patrzą, jak on się zastanawia. Ale się udało, ale tak. Się udało. Proszę państwa, naszym gościem dzisiaj był gwiazdą wieczoru pan Bogdan Hołownia, a za tydzień przy tej klawiaturze cztery ręce, Tamara Granat i Adrian Kreda. Na cztery ręce przy jednym fortepianie, jak państwo widzą, zagęszczamy naszych gości, zagęszczamy repertuar. Do zobaczenia za tydzień w czwartek, a panu Bogdanowi Hołowni bardzo, bardzo dziękuję. Ogromnie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.